No już stajemy do wznowienia ze strony Mad Dogs Sopot. Widzę, że to Bartek Wróbel, tam zawodnik, który ma wiele lat zaliczonych na taflach ekstraklasowych w Gdańsku. A tam Michał Sochacki próbował z BKS-u wrzucić ten krążek na przedpole sopockiego bramkarza. I bramka! Świetne uderzenie Łukasza Rzepy. No i rzeczywiście zespół BKS-u po okresie Łukasz Rzepiński. No, dobre zagranie w tej chwili i bramka. Doskonała akcja w tej chwili. Sochacki świetnie obsłużył swojego partnera. Jest drugie trafienie. Małachowski, dobre podanie. Świetne zagranie jeszcze raz i znowu bramka. No, tutaj wyraźnie przyspali w tej chwili obrońcy Mad Dogs Sopot. Pozwolili na wiele zawodnikom z BKS-u. Zainicjowało dobre teraz wyjście tutaj zawodnika BKS-u. Oj, upadł partner, który mógł tu stworzyć większość na lodzie. Jest brameczka. Tak, no, udało się jednak wepchnąć ten krążek z pewnymi problemami. A zdobył bramkę z dobitki zawodnik oznaczony numerem 69. Końcem parkana w tej chwili tutaj wybronił sytuację Igor Tomczyk. I bramka! No i Sopocianie zdobywają pierwszą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Gracz oznaczony, o ile dobrze widzę, numerem 68. To jest Krzysztof Suwała. Zdobywa pierwszą bramkę dla zespołu Mad Dogs Sopot. Indywidualna akcja w tej chwili. Pronobis. Dobre, dobre zagranie, wykiwał tam partnerów i bramka! Świetne trafienie Pronobisa po pięknej indywidualnej akcji, proszę Państwa, no duża, duża klasa, Patryk Pronobis od niedawna. No tutaj już chyba troszkę zabrakło siły i teraz... I bramka, no troszkę ta niefrasobliwość zawodników BKS-u została ukarana, bo rzeczywiście taki troszkę moment indywidualnych popisów nastąpił, nie ma uwolnienia, no świetnie teraz, no i z najwyższym trudem na chwilę obronił Igor Tomczyk, ale już dobitka była skuteczna, proszę Państwa, robi się ciekawie, 6-3 prowadzi zespół bydgoski. Mad Dogs Sopot zalicza trzecie trafienie w tej sytuacji. Obejrzyjmy jeszcze powtórkę z tej akcji. BKS utrzymuje krążek cały czas w tercji i mamy trafienie. No, siódma bramka w wykonaniu zespołu BKS-u. Muszę przyznać, że akurat spojrzałem w inną stronę tafli i umknął mi panowania. Teraz Bartłomiej Wróbel. Świetnie, no świetnie zagrał tę akcję. No proszę Państwa, można śmiało powiedzieć, że to było już lodowiska świata. Naprawdę Bartek Wróbel tutaj zaprezentował swój największy kunszt. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Zawodnik doskonale wyszkolony technik. 5 minut 34 sekundy do zakończenia meczu. 14 sekund do zakończenia kary Wojciecha Heltmana. No i teraz jest szansa na bramkę, praktycznie jak karny i jest ta bramka, jest zdobywcą, jest zawodnik oznaczony numerem 15. Michał Sochacki, świetne wejście, dobre podanie. Widzą Państwo, że no, przesądzi o całej sytuacji, no teraz jeszcze jest okazja na zmianę rezultatu, zobaczymy. Mateusz Barański niestety nie pokonał bramkarza Sopotu, ale gratulujemy również bramkarzowi sopockiemu, bo naprawdę zagrał dzisiaj znakomite spotkanie, bardzo ofiarnie. Zresztą w moim przekonaniu gratulacje należą się obydwu zespołom za ofiarną walkę. Obydwa zespoły dały z siebie wszystko. Mogliśmy zobaczyć naprawdę sporo ciekawych akcji w wykonaniu obydwu zespołów. Rezultat 8-4, a więc bydgoszczanie rewanżują się za porażkę z pierwszej rundy, gdzie ulegli zespołowi Sopotu w stosunku 1-10.